W ostatni piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowelizacja zaostrza kary za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami, nakłada też na sądy obowiązek obligatoryjnego stosowania kar pieniężnych. Nowe przepisy trafiły teraz do Senatu. Kara pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami wzrasta z 2 do 3 lat więzienia, a w przypadku, gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, w kryminale spędzi od 3 do 5 lat. Sprawcy nie unikną też kary pieniężnej, która ma być obligatoryjna i nakładana w formie nawiązki w wysokości od 1 do 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na cel związany z ochroną zwierząt. Do tej pory sądy mogły, ale nie musiały orzekać nawiązki w wysokości od 500 zł do 100 tysięcy. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że zapłatę kary finansowej nakazywano w 39% skazań, przy czym najczęściej wysokość orzekanej nawiązki nie przekraczała 1000 zł. O tym, jak rzadko stosowano tę karę, świadczy fakt, że w ostatnich 5 latach obowiązek zapłaty nawiązki nałożono zaledwie 3 razy. Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami podczas wykonywania obowiązków służbowych, nie będą mogły przez 15 lat wykonywać zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami. Podczas głosowania Sejm również poparł poprawkę Platformy Obywatelskiej dotyczącą braku możliwości posiadania zwierząt przez osoby wcześniej ukarane za znęcanie się nad nimi. Za niestosowanie się do tego zakazu również można zostać skazanym, i to nawet na karę do 5 lat pozbawienia wolności.